W powiecie mikołowskim szlachetna paczka działa już po raz piąty. W tym roku udało nam się pomóc 43 rodzinom, czyli 43 darczyńców przyjechało na nasz magazyn, dostarczyło paczki i spowodowało, że 43 rodziny w naszym powiecie będą miały zupełnie inne święta, na pewno o wiele bardziej weselsze, bo nie każdy aż taką paczkę może dostać. Wolontariuszy ze szlachetnej paczki w sumie mamy 20, ale mamy też pomocników, 15 chłopaków, silnych mężczyzn, którzy pomagają nam przeciskać te wszystkie kartony, przerzucać z auta do magazyn i z magazyn na auto. Oczywiście też kierowców. Ci chłopcy pomagają nam, to są wolontariusze z Gramy dla Anitki, także tutaj też w ich kierunku wielkie podziękowania. Więc znajdujemy się w magazynie. Magazyn pracuje od piątku do niedzieli. Tutaj to jest właśnie to miejsce, w którym wolontariusz, opiekun rodziny spotyka się z darczyńcą i następuje przekazanie paczki. To nie są tylko środki czystości, to są również łóżka, meble, telewizory i inne najbardziej potrzebne rodzinom rzeczy, podarunki. Taką średnią ilością paczek jest chyba 16 na rodzinę. Warto też wspomnieć o tym, że mieliśmy wczoraj taką wielką dostawę, to była gigapaczka, gdzie było 34 paczki, a dodatkowo były łóżka i rodzina jeszcze otrzymała remont od darczyńcy, więc łzy się wczoraj lały strumieniami. Tak. Rodzina, którą miałam, to jest taka pani, która ma córeczkę, 17-letnią córkę, która choruje na zespół Downa. Sama jako tako nie może podjąć pracy, ponieważ sama jest po udarze mózgu. Niestety grozi jej kolejny i czekają bardzo poważna operacja. Rodzina ogólnie jest bardzo szczęśliwa z wszystkiego, co dostaje, bo to już ta pani brała udział wcześniej w szalonej paczce. I naprawdę widać, że docenia pomoc szlachetnej paczki. Bardzo podziękować. Naprawdę będzie mieć wspaniałe święta z córkami za granicą dzięki komputerowi. No a ja pewno nie zaliczę, nie prześpię kilku nocy przez książki. No i za wszystko bardzo dziękujemy. Też pani życzymy zdrowych, wesołych i radosnych świąt. Takich jak my będziemy mieć. Wspaniałe. Dziękujemy.